Pani Asia, pewnego razu gdzieś w parku to było. Takie śpiewały pięknie i słonko świeciło. Dwie mamy na spacerze w parku się spotkały, przysiadły sobie na ławeczce i rozmawiały. O czym rozmawiały, wiedzieć chyba chcecie, a temat ich rozmowy dotyczył ich dzieci. Jak cię miło spotkać, Zuzanno kochana. Oj, co źle dziś wyglądasz. Jesteś niewyspana? Ale skąd, Olu kochana? Nic podobnego. Nie ma od gabryci aniołka lepszego. Wczoraj na śniadanie zjadła aż dwie bułeczki. No i kaszki też zjadła chyba przy miseczki. A moja Natalka też wszystko pięknie zjada, a taka samodzielna, aż jestem z niej rada. A moja Gabrysia wczoraj zbudowała wieżę, aż z 20 klocków. Oj, coś ci nie wierzę. Naprawdę, kochana. I jeszcze na dodatek wycięła nożyczkami taki piękny kwiatek. A moja Natalka wczoraj malowała zupełnie jak artysta, chociaż taka mała. Moja też potrafi nie tylko malować, a jak umie śpiewać, jak umie tańcować. A moja to zawsze taka uśmiechnięta, że wszyscy mi mówią, że taka rozgarnięta. A moja Gabrysia już lepi z plasteliny. Co tam z plasteliny? Moja już lepi z gliny. A moja już rozpoznaje niektóre literki. A moja rozróżnia już nawet cyferki. Gabrysia już umie opowiadać bajki. Umie recytować fragment Puły Szachrajki. A moja Natalka zna wszystkie reklamy, gdy coś chcemy kupić, to ją zawsze pytamy. A moja tak pięknie bawi się z dzieciakami. Jest taka koleżeńska, dzieląc się zabawkami. A ja jestem zachwycona, że moja jest taka grzeczna. Wie, jak trzeba się bawić, aby zabawa była bezpieczna. Kupiłam jej wczoraj nową sukieneczkę. Jadła tak ostrożnie, by nie pobrudzić jej mleczkiem. A moja samodzielnie już w naszej łazience ząbki wyszczotkuje i umyje ręce. Moja to na pewno wkrótce będzie czytała. A moja to nawet będzie już pisała. I te mamy samochwały tak głośno swe dzieci chwaliły, że je śpiące w wózeczkach zupełnie rozbudziły. A obie dziewczynki płakały tak samo i krzyczały i wrzeszczały. I darły się. Mamo! Mamo!